Cześć, witam Cię bardzo gorąco na lekcji z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Na tym spotkaniu zajmiemy się równaniami i nierównościami, które występują na maturze rozszerzonej. Głównie będą to równania i nierówności z wartością bezwzględną, ale nie tylko. Zadanie numer 1 to jest zadanie z maja, czerwca 2020 roku. Zadanie 6 za 3 punkty. Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których równanie wartość bezwzględna a pod nią x minus 5 równa się a minus 1 i to jest podniesione do kwadratu minus 4 ma dwa różne rozwiązania dodatnie. To zadanie możemy robić różnymi sposobami. Możemy zrobić metodą graficzną, ale może zrobimy to na razie taką metodą właśnie, która wymaga od nas przekształceń, prawda? Ale nie na wykresie, tylko normalnie będziemy algebraicznie do tego się zabierać. A więc tak, widzimy tutaj, że mamy wartość bezwzględną, prawda? To, że tam jest x minus 5 na razie pod tą wartością bezwzględną, na razie to nas tak za bardzo nie interesuje. Wartość bezwzględna równa się i teraz ona się równa tyle, prawda? Załóżmy sobie, że to jest nasze jakieś w, czyli całe to wyrażenie to jest jakieś w. Zastanówmy się, kiedy takie równanie w ogóle ma dwa różne rozwiązania, nie mówiąc już o tym, że dodatnie, bo to za chwilkę. Na razie zastanówmy się, kiedy w ogóle są dwa różne rozwiązania, no bo przecież jak to byłaby liczba ujemna, to takie równanko nie ma rozwiązań. Jak to by była równa 0 liczba, to by było tylko jedno rozwiązanie, piąteczka. Ale to nam nie pasuje, mają być dwa różne. Żeby takie równanie miało dwa różne rozwiązania, to ta nasza liczba, którą ja sobie nazwałam w, musi być dodatnia. Wtedy faktycznie będę odpowiednio tutaj zajmowała się tym równaniem, opuszczała wartość bezwzględną i będę miała dwa rozwiązania. No więc napiszmy ten warunek, tutaj podstawiając za w nasze a minus 1 do kwadratu minus 4 i to ma być większe od 0. A więc no pod spodem przekształcamy, to jest tak jakby założenie, prawda? Żeby w ogóle były dwa rozwiązania, ja jeszcze nie mówię o dodatnich, żeby w ogóle były dwa rozwiązania. No to teraz pasowałoby nam to sprytnie rozwiązać. Można spierwiastkować obustronnie, tylko trzeba się pilnować bardzo, bo jak ja spierwiastkuję kwadrat, to mam wartość bezwzględną, prawda? Z a minus 1, czyli z tego, co było w nawiasie i to ma być większe od dwójeczki, bo jak ja spierwiastkuję czwórkę, to będę miała dwójkę. No i teraz ja chcę opuścić tą wartość bezwzględną, czyli muszę napisać a minus 1 może być większe od 2, albo a minus 1 ma być mniejsze od minus 2. To zgodnie z zasadą rozwiązywania prostych nierówności z wartością bezwzględną. Czyli a większe od trójki, albo a mniejsze od minus 1. Czyli mogłabym napisać ostatecznie, a należy, skoro mniejsze od minus 1, czyli od minus nieskończoności do minus 1, suma od trójeczki, bo większe ma być a od trójeczki, do plus nieskończoności. To jeszcze nie jest odpowiedź, to jest na razie nasze założenie. Wtedy w ogóle są dwa różne rozwiązania. No ale ja chcę, żeby były dodatnie. No to skoro tak, skoro już wiem, że tu jest liczba dodatnia, to teraz ja opuszczam tą wartość bezwzględną. No i jak będę miała, że x minus 5 to się równa a minus 1 do kwadratu minus 4, albo moje x minus 5 to się równa minus a minus 1 do kwadratu plus 4. To może oddzielę, żeby nam się tutaj to nie mieszało, tak? No bo pamiętasz, żeby wartość bezwzględna z x minus 5 dawała jakąś liczbę dodatnią, to może to być dokładnie ta liczba, co mówimy dodatnia, albo do niej przeciwna. No bo przecież wartość bezwzględna na liczbie przeciwniej da nam tą liczbę wyjściową, prawda? No bo minusa kasuje. W związku z czym, popatrzmy, jak ja tu przerzucę tą minus 5, no to będę miała 5 minus 4, czyli 1, dodać a minus 1 do kwadratu. To jest tak jakby pierwsze rozwiązanie, które mi wychodzi, albo teraz tutaj przerzucę, czyli będę miała 5, dodać 4, czyli będę miała 9, z tym, że minus a minus 1 do kwadratu. No i to mamy to drugie rozwiązanie. I teraz ja mam się zastanowić, kiedy one będą dodatnie. No to popatrz, a minus 1 do kwadratu to jest liczba, która jest zawsze większa lub równa od zera. To znaczy, cokolwiek ja bym pod a nie podstawiła, to zawsze mi wyjdzie a minus 1 do kwadratu większe lub równe 0. A jak ja dodam jedynkę, to wiadoma jest sprawa, że wyjdzie mi zawsze liczba dodatnia. Więc
Tutaj nic się nie muszę przejmować, bo to rozwiązanie, mogę sobie nazwać x1, to ono będzie zawsze dodatnie. A przecież chodzi o to, żeby były dwa, ale oba dodatnie. No to teraz to moje x2. No, tu już tak nie będzie wesoło, bo widzisz, tutaj oczywiście, że jest większe lub równe od zera, ale mam ten minus tutaj, 9 minus. No więc muszę napisać warunek. 9 minus a minus 1 do kwadratu musi być dodatnie, no bo przecież taki mam warunek, że mają być dodatnie, no to piszę większe od zera. No i teraz minus a minus 1 do kwadratu większe, 9 przerzucam, to będę miała minus 9, pomnożę obustronnie przez minus 1, czyli będę miała a minus 1 do kwadratu jest mniejsze od 9. No i teraz co robimy? Pierwiastkujemy obustronnie, tylko pamiętamy o tym, że tu się znowu pojawia ta wartość bezwzględna z a minus 1, mniejsza od trójki. No to teraz, podobnie jak to tutaj robiłam, chociaż widzisz, jest inny zwrot nierówności, będę chciała też opuścić wartość bezwzględną. Czyli moje a minus 1 musi być mniejsze od trójki, ale musi też moje a minus 1 być większe od minus trójki. Tutaj zauważ, jest spójnik i, bo i to musi być spełnione, i to spełnione. No to skoro tak, to moje a musi być mniejsze od czwórki i moje a musi być większe od minus dwójki. Czyli ostatecznie moje a należy od minus dwójki, bo ma być większe, do czwórki, no bo ma być mniejsze od czwórki. No okej, wszystko pięknie, ładnie, ale teraz trzeba napisać odpowiedź. Ja tutaj z tej strony napiszę odpowiedź, ponieważ ja muszę uwzględnić to i to. Czyli biorę z tych dwóch moich warunków część wspólną, bo musi i ten zachodzić warunek, i ten. Czyli popatrzmy, co to będzie. Będzie to a należące do przedziału od minus dwójki do minus jedynki, suma od trójeczki do czwóreczki. Tutaj mamy podanie wartości parametru a, dla której to równanie wyjściowe ma dwa różne rozwiązania dodatnie. Zadanie numer 2 to zadanie z czerwca 2019 roku. Zadanie pierwsze za jeden punkt. Parametr m dobrano tak, że każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania. To równanie wygląda tak. 4 minus m kwadrat jest pomnożone przez x i to się równa m kwadrat minus 3m dodać 2. Z niewiadomą x. Wynika stąd, że m równa się minus 2, to odpowiedź A. Odpowiedź B, m równa się 1. Odpowiedź C, m równa się 2. I odpowiedź D, m równa się 4. Czyli mamy wybrać odpowiedź prawidłową tak, żeby rozwiązaniem tego równania była każda liczba rzeczywista. Czyli jednym słowem, żeby x należało do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli żeby to równanie miało nieskończenie wiele rozwiązań. No to teraz tak, spróbujmy sobie troszeczkę inaczej zapisać to równanie. Jeżeli ja to potraktuję jako a to, co jest po tej stronie jako b, to wtedy będę miała równanie postaci ax równa się b. I teraz zastanówmy się, jakie musi być a i jakie musi być b, żeby wyszła nam tożsamość. A musi być zerem, to wtedy tu wychodzi 0. I b musi być zerem, to wtedy tu wychodzi 0. I mamy 0 równa się 0. Czyli a równa się 0 i b równa się 0. Wtedy mamy tożsamość, prawda? Jeżeli taki będzie warunek spełniony, że a będzie zerem i b będzie zerem. No bo popatrz, gdyby a nie było zerem, byłoby różne od zera, no to wtedy ja po prostu, gdybym nawet tu miała 0, to na mnie nie interesuje. Ważne, żeby a nie było zerem, prawda? No to jeżeli by to a moje nie było zerem, no to wtedy mamy taką sytuację, że tutaj bym miała jakąkolwiek liczbę przed x, no to bym sobie mogła podzielić przez a obustronnie, wyszłoby mi jedno rozwiązanie. A ja miałam mieć, że jest każda liczba rzeczywista, czyli nieskończenie wiele rozwiązań. No dobra, a gdyby była taka sytuacja, że to by było zerem, a to nie, na przykład tu wychodzi 0, a tu 7, no to sprzeczność. No jak 0 równa się 7? To jest sprzeczność, czyli wtedy to by oznaczało, że takie równanie nie ma w ogóle rozwiązania. A więc jedyna sytuacja, żeby było ich nieskończenie wiele, takiego równanka, przypominam, jest to równanie liniowe. Równanie liniowe, prawda? Rozwiązujemy x na jedną, a te wszystkie nie x na drugą, tak jak tutaj. Czyli żeby miało nieskończenie wiele rozwiązań, to mamy a równe 0 i b równe 0. No to przyrównajmy sobie. 4 minus m kwadrat równa się 0 i m kwadrat minus 3m plus 2 równa się 0. No to tutaj mamy takie proste równanko, że sobie po prostu przerzucimy, pomnożymy obustronnie przez minus 1 i mamy m kwadrat równe 4. I teraz jak ja to spierwiastkuję, to napiszę może od razu m albo będzie dwójką, albo m będzie minus dwójką. Czyli mogę napisać m należy do zbioru dwuelementowego
I w tym zbiorze są takie liczby, minus 2 i 2. No dobra, teraz pasuje takie równanko rozwiązać. Jeżeli umiesz już rozwiązywać równania kwadratowe, to super, no bo to rozwiązujemy równaniem kwadratowym. Natomiast jeżeli się jeszcze tego uczysz, to możesz też to spróbować pozwijać do wzoru skróconego mnożenia. Ale oczywiście ja tu będę rozwiązywała najszybszą metodą, czyli poprzez deltę. B kwadrat, czyli u mnie to będzie 9, minus 4 razy 1 razy 2. Czyli mamy 9 minus 8 to jest 1, a więc pierwiastek z delty to jest po prostu 1, czyli liczymy m, 1 to się równa minus b, czyli u mnie 3, minus 1 podzielone przez 2, czyli mamy 2 przez 2, czyli 1, natomiast m2 to się równa 3 dodać 1 podzielone przez 2, czyli 4 podzielone przez 2, czyli 2. Tutaj mamy. Czyli tutaj m należy do zbioru dwuelementowego 1 i 2. To są tylko takie liczby w tym zbiorze. A więc ja muszę podsumować ostatecznie. No to jakie to m ma być? Czyli które to m spełnia i ten warunek, uwaga, i ten warunek, prawda? Musi być jeden i drugi spełniony. Czyli musi być liczba, która się mieści i w tym zbiorze, prawda? Która tu się znajduje i tutaj. No to oczywiście, że taką liczbą jest m równe 2, prawda? Dwójeczka występuje tutaj, dwójeczka występuje tutaj. Dlatego jest to odpowiedź prawidłowa, odpowiedź C. Zadanie numer 3. To jest zadanie z maja 2018 roku. Zadanie drugie za jeden punkt. Równanie. Wartość bezwzględna, a pod nią wartość bezwzględna z x minus 2, to się równa wartość bezwzględna z x plus 2. I takie równanie. Odpowiedź A nie ma rozwiązania, odpowiedź B ma dokładnie jedno rozwiązanie, odpowiedź C ma dokładnie dwa rozwiązania, odpowiedź D ma dokładnie cztery rozwiązania. Czyli naszym zadaniem jest przypomnieć sobie, jak rozwiązujemy tego typu równania z wartością bezwzględną. Tak się składa, że tutaj mamy wartość bezwzględną wsadzoną jedną w drugą. No, spoko, tylko że tutaj też jest wartość bezwzględna. Więc robimy sobie taką fajną metodę, że ja zauważam, że to jest takie samo jak to. No to zróbmy sobie metodę podstawiania. Czyli, żeby nam się lepiej i wygodniej pisało za wartość bezwzględną z x podstawie jakieś t. No i wtedy jak będzie wyglądało moje równanko? Wartość bezwzględna z t minus 2 równa się t plus 2. No już jest troszeczkę lepiej, prawda? Tak dla oka, bo nie ma tylu tych wartości bezwzględnych, a w tym akurat przykładzie dało się zastosować tę metodę podstawienia. No to teraz tak. Są różne metody rozwiązywania tego typu równań, bo to nie jest najprostsze. Gdyby tutaj nie było tego t, to bym szybciutko sobie to rozwiązała. Ale ze względu na to, że tu jest ta niewiadoma, to ja muszę rozpatrzyć przypadki. I najprościej się to robi poprzez wyznaczenie miejsca zerowego tego wyrażenia, które znajduje się pod wartością bezwzględną. Czyli miejsce zerowe to jest 2. Czyli zaznaczamy dwójkę i teraz tak, tutaj pod tą wartością bezwzględną jest funkcja liniowa, oczywiście zmiennej t w tym momencie, a jest to funkcja liniowa rosnąca, więc ja narysuję mniej więcej, jak będzie wyglądał jej wykres, gdybym ja oczywiście tutaj potraktowała sobie, że mam oś t. I teraz tutaj ma wartości ujemne, a tutaj po tej stronie są wartości dodatnie. To jest dla nas bardzo ważne, bo wiesz, my chcemy opuścić wartość bezwzględną. No ale nie wiemy, czy zmienić znak, czy nie zmienić. Dlatego rozpatrujemy dwa przypadki. Pierwszy przypadek, gdy nasze t należy do przedziału od minus nieskończoności do dwójki otwartej, a drugi przypadek będzie, gdy nasze t będzie należało od dwójki, teraz weźmiemy domkniętej, do plus nieskończoności. Czyli uwaga, jesteśmy w tym obszarze tutaj, czyli mamy minusy. Czyli jest wartość ujemna pod tą wartością bezwzględną, prawda? Mamy tutaj liczbę ujemną. No to muszę zmienić znaki, opuszczając wartość bezwzględną. I wtedy moje równanie będzie wyglądało tak. Minus t dodać 2 równa się t dodać 2, bo tutaj nic nie zmienia. No to co? No to nie wiadomo na jedną stronę, czyli będę miała minus 2t równa się 0, podzielę oczywiście przez minus 2, wychodzi mi, że t równa się 0. No to zobaczmy, czy to t równe 0 może być, czy ono się zgadza z tym założeniem? No jak najbardziej. No bo t równe 0 tutaj się w tym mieści. No to skoro tak, to mogę sobie już w tym przypadku wrócić do podstawienia, czyli zapisać, że wartość bezwzględna z x, to było moje t, ma się równać 0. Czyli po prostu x równa się 0. Czyli już jedno rozwiązanie mamy na pewno. Przechodzimy do drugiego przypadku. Tu widzimy, że mamy plusiki po tej stronie.
no to opuszczam wartość bezwzględną, ale nic nie zmieniam. No bo pod wartością bezwzględną jest liczba dodatnia, prawda? Bądź równa 0, no bo w tym momencie ja przy dwójce domknęłam, ale nie zmieniam tutaj znaków. I teraz popatrz, jak przeniesiemy, no to jak te przeniosę na jedną stronę, to będę miała 0 równa się, to przerzucę, będę miała 4. 0 równa się 4. Przecież to jest sprzeczność, prawda? To jest sprzeczność, więc w ogóle dalej nie rozwiązuję. A więc ostatecznie rozwiązaniem mojego równania tutaj jest tylko ta liczba x równe 0, czyli to moje równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie, a więc odpowiedź B jest prawidłowa. Zadanie 4 to czerwiec 2018, zadanie czwarte za jeden punkt. Spośród poniższych nierówności wskaż tę, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite. Odpowiedź A, wartość bezwzględna z 3 czwarte x plus 5 i to ma być mniejsze od dwójki. Odpowiedź B, wartość bezwzględna, a pod nią 4 trzecie x plus 5 i to ma być mniejsze od dwójki. Odpowiedź C, wartość bezwzględna, wewnątrz której jest 3 piąte x plus 4 i to jest mniejsze od dwójki. I odpowiedź D, wartość bezwzględna z 4 piąte x plus 3, no i też ma być mniejsze od dwójki. No więc my mamy wybrać tę nierówność, którą spełniają dokładnie trzy liczby całkowite. No to co wziąć? No to zacząć po prostu po kolei rozwiązywać. No nie ma wyjścia, prawda? No po kolei zazwyczaj zaczynamy od odpowiedzi A, no bo co będziemy wybierać? No więc przepiszmy sobie tutaj tą naszą nierówność w odpowiedzi A, no i próbujmy sobie coś z nią zrobić. Ja proponuję, żebyśmy obustronnie pomnożyli razy 4, dlatego że wtedy by nie było tego tutaj ułameczka, prawda? Czyli miałabym tak 3x plus 20 i to będzie pod wartością bezwzględną mniejsze od 8. Mogę mnożyć obustronnie przez liczbę dodatnią i wtedy z tą liczbą wejść pod wartość bezwzględną, ale pod warunkiem, że jest dodatnia. No właśnie, ja tak chciałam przez czwórkę pomnożyć. No i teraz opuszczamy wartość bezwzględną, czyli moje 3x plus 20 ma być mniejsze od 8 i moje 3x plus 20 ma być większe od minus 8. No to moje 3x ma być mniejsze od minus 12 i moje 3x ma być większe od minus 28. No to muszę podzielić przez 3 obustronnie, prawda? Czyli będę miała x mniejsze od minus 4 i x większe, jak podzielę przez 3, to będę miała minus 28 trzecich. Ja myślę, że dobrze byłoby całości wyciągnąć, żeby nam się lepiej patrzyło. Czyli będę miała minus, tutaj mamy 9 całych i 1 trzecia, prawda? W związku z czym napiszmy przedział. X należy od minus 9,1 trzecia do minus czwóreczki. No okej, wiadomo, że tą nierówność spełnia nieskończenie wiele liczb. Ale ja mam się zastanowić, czy są dokładnie trzy całkowite. No to moglibyśmy sobie oczywiście to narysować na oś liczbowej, żeby nam było to lepiej zauważyć. Tu mamy minus 9,1 trzecia, tu mamy minus 4. Zaznaczymy sobie ten przedział, oczywiście jest on obustronnie otwarty i zastanówmy się, jakie liczby są tu w środku. No widzimy, że minus 9 jak najbardziej jest. Dalej, minus 8 jest, minus 7 jest. Minus 6 jest, minus 5 jest, no minus 4 absolutnie nie, bo jest kółeczko otwarte, czyli 1, 2, 3, 4, 5. No to, no niestety, odpowiedź A jest nieprawidłowa. No to lecimy po kolei, prawda? No bo też nie będziemy wybierać nie wiadomo jak, czyli przepiszmy sobie odpowiedź B. Czyli ja tą odpowiedź B przepisuję, próbuję się zastanowić, czy faktycznie w tej odpowiedzi B będzie tak jak trzeba. No to też pomnożę sobie tym razem obustronnie razy 3, będę miała 4x dodać 15 i to ma być pod wartością bezwzględną, mniejsze mamy od 6. No to znowu tak samo analogiczne rozumowanie. 4x dodać 15, mniejsze od 6 i 4x dodać 15, większe od minus 6. Czyli 4x mniejsze od 16 minus 15, no to jest oczywiście minus 9. I 4x większe od, i teraz będę miała minus 6 minus 15, czyli minus 21. No to dzielę obustronnie przez 4, czyli będę miała x mniejsze od minus 9 czwartych. I x większe od minus 21 czwartych. Tu dobrze byłoby znowu te całości sobie wyciągnąć, czyli będę miała minus 2,1 czwarta tutaj, no a tutaj z kolei będę miała minus 5,1 czwarta. Czyli ostatecznie mogę napisać, że moje x należy do przedziału od minus 5,1 czwarta do minus 2,1 czwarta.
No to spróbujmy sobie znowu to narysować, żeby nam tak lepiej się na to patrzyło. Czyli tu mamy minus 5 i 1 czwarta, tu mamy minus 2 i 1 czwarta. I oczywiście jest to ten przedział. Zastanówmy się, jakie tutaj liczby są. No na pewno minus 5, prawda? No będzie ona gdzieś tutaj bliziutko, ale na pewno jest ciutkę większa od minus 5 i 1 czwarta. Czyli się tu mieści tak. Minus 4 wiadomo, minus 3 wiadomo. I teraz myślimy sobie, następna powinna być minus 2. Ale okazuje się, że minus 2 jest tutaj, bo ona jest ciutkę większa od minus 2 i 1 czwarta, w związku z czym na tym kończymy. Czyli są tylko trzy liczby całkowite, które spełniają tę naszą nierówność, więc odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową i nie tracimy czasu na maturze na to, żeby sprawdzać jeszcze odpowiedzi C i D, które wiadomo, że nie będą prawidłowe, ponieważ tutaj w arkuszu mamy jednokrotny wybór, czyli test jednokrotnego wyboru, prawda? Czyli jak już odpowiedź B jest prawidłowa, no to ani C, ani D nie będzie prawidłowa. Zadanie numer 5. To zadanie z czerwca 2017 roku. Zadanie pierwsze za jeden punkt. Równanie. Taka wielka wartość bezwzględna, a pod nią jeszcze jedna wartość bezwzględna z x minus 4, minus 2. I za wszystkimi tymi wartościami bezwzględnymi jest równa się 2. I takie równanie ma dokładnie odpowiedź A, dwa rozwiązania rzeczywiste, odpowiedź B, jedno rozwiązanie rzeczywiste, odpowiedź C, cztery rozwiązania rzeczywiste i odpowiedź D, trzy rozwiązania rzeczywiste. No to co nam pozostaje innego? No trzeba to równanko rozwiązać. A więc, ze względu na to, że tutaj jest liczba, konkretna dwójka, prawda, to wiemy, że takie równanie, gdzie opuścimy sobie to najpierw tą wielką wartość bezwzględną, bo my chcemy jakby rozebrać to równanie z wartości bezwzględnych, prawda, najpierw trzeba tą wielką opuścić i wiemy, że takie równanie będzie miało rozwiązania, ze względu na to, że tutaj jest liczba dwójka, jest to liczba dodatnia. A więc robimy to najprostszym sposobem, czyli to wnętrze, które jest pod tą wielką wartością bezwzględną, przepisujemy, czyli wartość bezwzględna z x minus 4 minus 2, ono może być albo dwójką, albo to właśnie wnętrze, to samo, może być minus dwójką. No bo wtedy, jak ja tu nałożę wartość bezwzględną, czy tu nałożę wartość bezwzględną, to i tak jest 2, prawda? Czyli to się zgadza tutaj z tym poleceniem. No dobra, to teraz jeszcze nie opuszczamy tej drugiej wartości bezwzględnej, tylko przerzucamy. Tu przenosimy, mamy 4, albo tutaj też przenosimy. No i tak się składa, że tu jest 0. No to teraz tak. Ściągamy tą wartość bezwzględną. Ze względu na to, że tu jest liczba dodatnia, to też nie ma problemu, ściągamy, tylko musimy pamiętać o tym, że moje x minus 4 może być czwórką, albo moje x minus 4 może być minus czwórką, bo zarówno z czwórki, jak i z minus czwórki wartość bezwzględna to 4. No czyli tak, tu mi wychodzi, jak przerzucę, przeniosę 8, lub tutaj jak przeniosę, no to mi wychodzi po prostu 0. Będę miała minus 4 plus 4, czyli 0. Dobrze, a teraz tutaj chcę ściągnąć wartość bezwzględną. Też mogę, no ale tak się składa, że tylko z zera wartość bezwzględna jest 0. Czyli ja tylko i wyłącznie przyrównuję do zera. No bo tylko wartość bezwzględna z zera daje nam 0. Czyli tutaj nam wychodzi x równe 4. I okazuje się, że rozwiązaniem naszego równania są takie trzy liczby 0, 4 i 8. W odpowiedziach mamy ilość rozwiązań, więc oczywiście widać, że odpowiedź D jest prawidłowa, no bo mamy trzy sztuki tych rozwiązań. Na tym spotkaniu ćwiczyliśmy sobie głównie równania czy też nierówności z wartością bezwzględną. Jest to rzecz, która może wystąpić na maturze rozszerzonej z matematyki, szczególnie no, za jeden punkt, może za dwa punkty. Gdzieś tam też robiliśmy zadanie, gdzie było za trzy punkty, ale głównie są to te zadania prostsze, które powinny Ci zająć mniej czasu po prostu na maturze, żebyś miał więcej czasu na te trudniejsze rzeczy z matematyki, no bo są takie działy, które jak wiesz doskonale, ale w matematyce sprawiają kłopot niejednemu uczniowi. Ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową ikamat.pl, na mój kanał z powrotem i oczywiście na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji ze mną.